Cześć, z tej Tomek, Zapraszam cię do wysłuchania kolejnej analizy smart kontraktu. Przypomnę, że w filmach tej serii analizuję jedynie smart kontrakt, próbuję doszukać się tam w nim jakichś problemów. Natomiast nie wnikam w to, jak dany projekt działa, jak powinien działać. Czytam tylko to, co jest w smart kontrakcie. Także wszystkie kwestie bardziej fundamentalne i bardziej użytkowe. Po wysłuchaniu tego typu analizy e, trzeba wykonać samemu. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Liquid jest to projekt z systemu Kitten Finance, także tutaj, żeby zrozumieć jego funkcjonowanie, jak najbardziej trzeba również zapoznać się z całym, już można chyba nawet powiedzieć, ekosystemem Kitten Finance, jak i Kitten Swap, czyli ten ich taki powiedzmy zdecentralizowany DEX, a wcale według mnie taki nie jest. Natomiast zobaczmy, co tutaj ciekawego można, można wyczytać. Tak naprawdę kod składa się z trzech smart kontraktów cały projekt, właśnie Liquid. Jest tutaj standardowa biblioteka SafeMath, jest tutaj interface RC20 i jest główny kod smart kontraktu czyli kontrakt Liquid. Na co tak naprawdę ten kontrakt pozwala? Kontrakt ten pozwala na otrzymywanie ETH, jest tu zaimplementowana funkcja Receive Ethereum, jest również Send Ethereum, czyli wysyłanie ETH. Dodatkowo mam tutaj odwołania do Assembly, czyli jest to swego rodzaju umożliwienie wywołań niższego poziomu. Czasami jest taka konieczność, czasami jest to wykorzystywane do ukrycia implementacji jakichś bardziej podejrzanych funkcjonalności. Tak naprawdę to kierując się tym, co iter Scan nam wypisuje, nie ma tutaj jakichś poważniejszych błędów implementacyjnych. Ja to też również puściłem przez swoje narzędzie, którego wykorzystuję i nic ciekawego tutaj nie, nie zwróciło za bardzo mojej uwagi. Natomiast w kontrakcie istnieje możliwość zmiany wartości właśnie zmiennej przechowującej całkowity total supply, czyli balances. Jest to możliwe poprzez wywołanie publicznie dostępnej funkcji buy token, jak i sell token. I to jest myślę, że tutaj dosyć istotne, natomiast jak najbardziej wypadałoby zorientować się, jak ten projekt powinien działać i czy działa rzeczywiście tak, jak powinien. Tutaj widzimy właśnie funkcję byToken. Ma ona modyfikator dostępu external, czyli oznacza to, że może być wywoływana z zewnątrz zupełnie spoza smart kontraktu i podobnie jest z funkcją sell token również może ona być wywoływana z zewnątrz spoza smart kontraktu, czyli tak naprawdę można sobie to zrobić poprzez tutaj wykorzystanie funkcji write contract i tak naprawdę jeśli chodzi o takie sytuacje kwestie budzące największe wątpliwości w tym kontrakcie to są te dwie kwestie czyli możliwość wykorzystania funkcji buy token jak i sell token spoza smart kontraktu. Natomiast możliwe jest że taka że tak została określona funkcjonalność tego kontraktu to oczywiście jest jeszcze do zweryfikowania porównując z tym w jaki sposób ten smart kontrakt powinien działać natomiast to co tutaj niezaprzeczalnie jest ewidentnym problemem to właściciel samego smart kontraktu czyli tutaj adres który właśnie wyświetliłem na ekranie podejrzane w tym jest to że adres ten jest zarówno odpowiedzialny za Deployment, czyli za umieszczanie tego kontraktu na Etherscanie. Ma on tutaj taką, powiedzmy, rolę deployera. Dodatkowo, kontrakt, adres ten, który właśnie umieścił kontrakt na blockchainie Ethereum, jest również adresem typu governance, czyli tak naprawdę zarządza tym kontraktem. To znaczy, osoba mająca. Dostęp do kluczy prywatnych tego adresu, tutaj wymienionego na ekranie, ma możliwość tak naprawdę pełnej ingerencji w to, jak ten kontrakt się zachowa i które z tych funkcji w jakim czasie zostaną wywołane. Dodatkowo, adres ten jest również zdefiniowany jako treasury address czyli gromadzi tokeny, które jeszcze nie zostały. Zmintowane nie zostały dopuszczone do obiegu. Także te kwestie są tutaj niezwykle zastanawiające i myślę, że tak to zdecydowanie nie powinno funkcjonować. Dodatkowo obawą jest to, że ten kontrakt, który ma trzy bardzo ważne i istotne role dla działania samego smart kontraktu, jest również adresem typu, typu external. Nie jest to Adres smart contractu, czyli nie jest to smart contract, który zarządza tym smart contractem, a to doprowadza do sytuacji, że na pewno nie jest to jakiś multi czyli jest to standardowy adres, który jest zarządzany przez jednego właściciela za pomocą klucza prywatnego i to niesie tak naprawdę. Największe tutaj niebezpieczeństwo i największe wątpliwości związane z tym kontraktem, z tego względu, że jest on po prostu zarządzany przez jedną osobę. Także jakakolwiek, jakakolwiek definicja decentralizacji w przypadku tego projektu na pewno, na pewno nie istnieje. Powtórzę jeszcze raz: kontrakt ten jest zarządzany przez adres, który jest zarządzany kluczami prywatnymi, czyli tak jak to. My zarządzamy swoimi adresami na Ethereum. Nie jest to smart contract, nie jest to multisig, czyli żeby wykonać jakąkolwiek operację, nie jest potrzebna zgoda przynajmniej kilku właścicieli. Nie jest to też żadne DAO, bo to też musiał być jako smart contract. Jest to standardowy kontrakt, taki, który każdy z nas może sobie w dowolnej chwili z tego blockchaina Ethereum, właśnie uzyskać do niego dostęp, generując oczywiście odpowiednie klucze prywatne. I tak naprawdę to wszystko, co chciałem w zakresie tego kontraktu powiedzieć. No wygląda on może niestandardowo, ale tak powiedzmy mało, mało interesująco i z pewnością jest źle zarządzany. Nie mam wiedzy, czy tutaj ten kontrakt będzie jakoś w przyszłości konwertowany na multisiga, czy coś. Natomiast na ten moment ingerencja czy w ogóle zainteresowanie się tym, w mojej opinii, jest mocno, mocno ryzykowna. To wszystko zapraszam do komentarzy, do poszerzania swojej wiedzy, do zgłaszania tego typu projektów do sprawdzenia. Zawsze sobie jakiś tam wolny wybiorę i oczywiście zapraszam do swojej grupy na Telegramie, gdzie tego typu informacje zawsze pojawiają się trochę wcześniej. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Cześć.